Dzisiaj propozycja kolejnego treningu w parach. Tym razem treningi, które powinny Was zachęcić, zmotywować, zmusić do grania z voleya. Zanim przejdę do samego ćwiczenia, parę słów o tym, po co zagrywamy volejem. Volejem gra się po to, żeby wypracować sobie przewagę. Dzięki temu, że gramy piłkę z powietrza, nie czekamy, aż ona się odbije, zagrywamy ją szybciej i mamy okazję do tego, żeby albo nie dać przeciwnikowi czasu na powrót do T, albo nawet jeśli on wróci do T, nie dać mu czasu właściwego podejścia do piłki i zagrania i wymusić na nim błąd bądź trochę słabsze, gorsze zagranie. Volej też możemy wykorzystać do tego, żeby przeciwnika zmylić, skonfundować, szczególnie jeżeli zagramy parę piłek wolniejszych. Teraz chcemy przyspieszyć, wtedy świetną okazją do tego jest volej. Generalnie w agresywnej grze, w grze nastawionej na wygrywanie na punkty, jak najczęściej powinniśmy z voleya korzystać, więc trzeba sobie wyrobić taki nawyk niebania się do piłki, zagrywania z voleya i szybkiego podążania do piłki. Bo volej to szybkie podążenie do piłki, zagranie jej szybciej niż to jest dla nas komfortowe, bo najczęściej komfortowym miejscem zagrania piłki jest ten maksymalny punkt jej lotu po pierwszym odbiciu się od parkietu. I przechodząc już do ćwiczenia wymyślonego przez Roberta, które ma zmusić czy zachęcić mnie do częstszego zagrywania volejem. Ćwiczenie to polega na tym, że zaczynamy normalnie od serwu i gramy wzdłuż jednej ściany, czyli jedną połówkę kortu, ale gramy tylko długie piłki. Długie piłki to znaczy, że drugi kozioł piłki musi być za środkową linią kortu. Jeżeli chcemy zmienić stronę kortu, możemy to zrobić tylko z voleya. Voleye możemy zagrać crossa, ale też obowiązuje nasza ta zasada, że piłka musi być długa, czyli drugi kozioł za środkową linię kortu. Grając w ten sposób wyrabiamy sobie nawyk grania voleya wtedy, kiedy chcemy zmienić stronę na korcie, a generalnie każdy z nas ma jakąś preferowaną stronę albo powinien mieć taktykę na danego przeciwnika, która mówi o tym, na której stronie jesteśmy lepsi niż ten przeciwnik i do gry na tej stronie powinniśmy dążyć. I właśnie w trakcie tego ćwiczenia sobie właściwe nawyki do takiego grania wyrabiamy, bądź wyrabiać powinniśmy, jeżeli robimy to poprawnie. Minus potencjalny z takiego ćwiczenia jest taki, że zostajemy za bardzo z tyłu, nie wracamy do T. Jak sami możecie zauważyć, gramy głównie z tyłu. I to granie z tyłu może powodować z naszej strony lenistwo, niechęć powrócenia do T, bo łatwiej nam z tego z tyłu zagrać, bo i tak piłka tam będzie leciała. Natomiast do voleya musimy jednak wyjść do przodu, więc powinniśmy stać w tym T, żeby ten volej móc zaatakować, żeby do voleya właściwie podejść. Ale jeżeli dla Was jest dużym problemem to, że nie wracacie do T, możecie sobie wprowadzić dodatkowy element, który wymusi na Was wracanie do T. Tutaj niestety już rola wasza i waszego partnera, żeby aktywnie na tym korcie obserwować, co potencjalnie robicie źle i wymyślać inne dodatkowe elementy tego zagrania, które spowodują eliminację tych waszych błędów i będą dążyły do właściwej postawy, do właściwych zachowań. A właściwa postawa, właściwe zachowanie polega na tym, że po zagraniu wracamy do T, stajemy na palcach, staramy się stać z lekko ugiętymi kolanami, tak, żeby całe nasze ciało było skierowane na przednią ścianę, żebyśmy mogli równie efektywnie wystartować w lewą, w prawą stronę, do przodu, do tyłu, zależnie od tego, co przeciwnik nam zagra. I oczywiście cały czas obserwujemy, staramy się obserwować przeciwnika, mieć wzrok na piłce. Trzymajcie się, powodzenia na kortach.